28 grudnia 2022, skrzyżowanie ulicy Pułaskiego z ulicą Kościuszki. Zakończona inwestycja, nowa manufaktura, urządzony teren przed budynkami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i do kierunku dworca głównego we Wrocławiu, po stronie Pułaskiego. Przejazd pod torami kolejowymi. Wszystkie cztery rogi placu zostały uzupełnione zabudową nową, aczkolwiek każdy fragment jest innym rozwiązaniem architektonicznym. Ulica została poszerzona, po powodzi wyburzono stare kamienice, które nie wytrzymały zalania i się rozsypały w tym miejscu. Położono również linię tramwajową ułatwiającą przejazd w kierunku Hub, dzielnicy Huby. I dopełnieniem jest inwestycja, która zagospodarowała ostatni fragment placu od strony ulicy Kościuszki i Pułaskiego. Zagospodarowana przestrzeń przed budynkiem, ochronione i zabezpieczone drzewo, które w tym miejscu się znajdowało, nowe nasadzenia, nowe krzewy, które wraz z nastaniem wiosny pokażą swoje możliwości. I tak wygląda inwestycja we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki. Samochód sprzed lat. W tym miejscu znajdowały się różne działalności związane z samochodami. Na niektórych budynkach tego typu widoki są również do obejrzenia, ponieważ zachowały się w stanie umożliwiających ich identyfikację. Dziękuję za uwagę.